Witajcie, kochani! Witajcie, kochani! Czy też odczuwacie taką radość jak ja? Ja dzisiaj naprawdę cieszę się z tego, że mogę powiedzieć wam o tym, co sprawiło w moim sercu radość. Bo Jezus przyszedł tutaj, abyśmy obfitowali i żeby radość była nasza zupełna, zupełna radość. Słuchajcie, ja byłam bardzo zalęknioną i bardzo smutną osobą. Nosiłam same czernie i szarości na sobie. To była jedyny kolor, który w ogóle się liczył. Chciałam się ukryć. Chciałam się ukryć, ponieważ nie lubiłam, żeby ludzie w ogóle zwracali na mnie uwagę. Dzisiaj stoję przed wami i mówię, że spotkałam żywego Boga, który wniósł w moje życie radość. Nie muszę dzisiaj iść na imprezę, żeby mieć radość. Nie muszę obejrzeć jakiegoś filmu, jakiejś komedii, żeby mieć radość. Mam radość i dzielę się tą radością. Moją radością jest Jezus Chrystus. On wniósł w moje życie życie prawdziwe. Prawdziwe życie. Przedtem 30 lat błąkałam się bez Niego i szukałam wszędzie. Szukałam wszędzie szczęścia, miłości, radości, spełnienia, wolności. Szukałam tego wszystkiego, czego wy szukacie. Czego wy szukacie w świecie, ale nie jesteście w stanie tego znaleźć, bo żadna używka nie da wam wolności. Może na chwilę poczujecie się wolni, ale tak naprawdę radość w obfitości da wam tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Ja kiedyś byłam na tyle smutną osobą, tak smutną i związaną odrzuceniem osobą, że gdy wchodziłam do jakiegokolwiek tramwaju albo autobusu, a ludzie się śmiali i rozmawiali między sobą, to ja myślałam, że oni śmieją się ze mnie. Kuliłam się w sobie i ukrywałam się, ponieważ nie chciałam, żeby mnie oceniali. Nie chciałam, żeby o mnie źle mówili. Robiłam wszystko, żeby dobrze o mnie ludzie mówili. Naginałam swoje ja, żeby być taka, aby się podobać innym. Nie miałam radości, nie miałam szczęścia, nie miałam szczęścia. Dzisiaj bardzo dużo się mówi, na przykład w kościele, o tym, że Bóg nas błogosławi. Wiecie, co to jest błogosławieństwo? To jest szczęście, to jest szczęście. Bóg życzy nam szczęścia w Jezusie Chrystusie. To szczęście jest osiągalne tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Bóg kocha ludzi. Tylko w Jezusie Chrystusie. Jeżeli kogoś kochasz, to chcesz, żeby on był szczęśliwy. Chcesz, żeby on był radosny. Zobacz na ptaki. Zobacz na zwierzęta, które są zdrowe. Nie mówię o tych zoo. One są radosne. One są radosne i wolne. Ty też możesz taki być, jeśli zamieszka w tobie Jezus Chrystus. Ten, który przyszedł tutaj, aby ciebie uwolnić. On 2018 lat temu na krzyżu Golgoty poniósł każdy grzech. To też na pewno słyszałeś w kościele. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Grzech to jest błąd. Grzech to jest twój zgniły duch. Nie jesteś tylko ciałem, nie jesteś tylko psychę, czyli duszą, ale jesteś też duchem. Masz ducha i ten duch, gdy przyszedłeś tutaj na świat, został uszkodzony i on jest teraz egoistyczny. Egoizm to jest grzech, który oddziela cię od Boga. Jeżeli nie przyjmiesz tego, co zrobił Jezus Chrystus, a on tam na krzyżu zgładził ego, zgładził grzech, to jest baranek Boży, który zgładził grzechy świata, zgładził twój błąd, wewnętrzny błąd. Jeżeli ty tego nie przyjmiesz, jeżeli nie przyjmiesz tego, to nigdy nie znajdziesz szczęścia. Nigdy nie znajdziesz szczęścia. Nigdy nie zaczniesz żyć. Twoja dusza i twój duch są nieśmiertelne. Gdy twoje ciało umrze, pomyśl, gdzie znajdzie się twoja dusza? Gdzie znajdziesz się ty sam? Gdzie znajdziesz się ty sam? Twoja tożsamość nie jest w ciele. Twoja tożsamość jest w duszy i duchu. Wszystko, co się narodziło z ducha, jest duchem. Jeżeli narodzisz się na nowo, jeżeli przyjmiesz ofiarę Jezusa, narodzisz się na nowo, dostaniesz Ducha Świętego do swojego wnętrza.
twój duch ożyje, przestanie być egoistyczny. To egoizm sprawia, że jesteśmy smutni. To egoizm sprawia, że nie możesz znaleźć szczęścia. To egoizm to sprawia. Jeżeli nie dasz się naprawić Bogu, jeżeli nie dasz się odnowić Bogu, jeżeli nie dasz się wskrzesić z martwych Bogu, nie pójdziesz do nieba. Dzisiaj, jeżeli pozostajesz w tym miejscu, w którym jesteś, idziesz do piekła. Są dwie drogi. Są dwie drogi. Którą drogą idziesz? Zastanów się dzisiaj. Dzisiaj zastanów się. Gdy odejdziesz od tego miejsca, gdzie jest zgiełk, gdy skończysz te wszystkie imprezy, zastanów się, pomyśl o tym, co dzisiaj mówię tutaj, o Jezusie Chrystusie, który jest jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą do spełnienia w tym życiu i jedyną drogą do życia wiecznego z Bogiem. Zastanów się, czy idziesz tą drogą. Jeżeli nie doświadczasz Boga w swoim życiu, jeżeli nie masz z Nim relacji, jeżeli nie masz radości wewnętrznej, jeżeli nie czujesz, że żyjesz tak naprawdę, to znaczy, że nie spotkałeś nigdy Jezusa Chrystusa, który jest życiem, który przyszedł, żebyśmy obfitowali, żebyśmy obfitowali. Obfitość to jest coś takiego, że się przelewa. Ja dzisiaj tak mam, mi się przelewa. Kiedyś żyłam w niedostatkach, wszystkiego było za mało, wszystkiego było za krótko. Albo byłam za duża, albo byłam za mała. Tak kiedyś miałam. Dzisiaj mam wszystkiego pod dostatkiem. Dziś mam wszystkiego pod dostatkiem. Ty też możesz tak mieć. W Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Bóg tak umiłował świat, że zesłał tutaj swojego Syna jednorodzonego, aby nikt nie zginął. Aby nikt nie zginął. Pytanie, czy to weźmiesz? Pytanie, czy to weźmiesz? Miłość jest dotykalna, jest praktycznie sprawdzalna wtedy, kiedy ją przyjmujesz. Co ci po tym, że ktoś kona z miłości do ciebie, jeśli ty nie bierzesz od niego tego miłosnego daru? Co ci po tym, że ktoś kona z miłości do ciebie? Miłość jest praktyczna. Miłość jest praktyczna. Miłość Boga do ciebie to jest Jezus Chrystus, który utorował ci drogę do Ojca przez swoją ofiarę, wziąwszy tam na krzyżu cały twój błąd, cały twój grzech. I teraz jedyne, co możesz teraz zrobić, żeby pojednać się z Bogiem, żeby narodzić się na nowo, to jest wyznać Mu, że żyjesz bez Niego, że błądzisz, że masz dosyć takiego życia. Ja to zrobiłam. Ja to zrobiłam. Doprowadziłam się do takiego stanu, że uwierzyłam w kłamstwa, że kariera da mi szczęście. I robiłam karierę jak nieprzytomna. Byłam mężatką i nie chciałam mieć dziecka ze swoim mężem. Zabiłam swoje dziecko, żeby robić karierę. Żeby robić karierę. I zobaczyłam pustkę w swoim życiu. Na początku jeszcze imprezowaliśmy, ale później już w ogóle nawet na to nie mieliśmy sił. Zobaczyłam pustkę w swoim życiu i zawołałam do tego Boga, w którego absolutnie nie wierzyłam, bo przez całe życie byłam ateistką, wymyślałam sobie różne rzeczy, wymyślałam sobie różne wierzenia. Wierzyłam w kłamstwa, ale przyszedł czas, kiedy prosto z serca zawołałam do tego Boga i On mi się dał znaleźć. W osobie Jezusa Chrystusa spotkałam Go osobiście. Spotkałam Go osobiście w duchu. Nie jak się spotyka osobę cielesną. Spotkałam Go w duchu. I nie stanę już na sąd. Moje grzechy są usunięte. On napełnił mnie miłością. On napełnił mnie radością. Dał mi wszystko. Dał mi wszystko. Może ty musisz ćpać, żeby poczuć się radosnym, żeby poczuć się spełnionym. Ja nie muszę tego robić. Nie muszę już pić, nie muszę już ćpać, nie muszę palić fajek, nie muszę robić tego wszystkiego, nie muszę wyluzować po pracy,
Nie muszę napić się piwka. Nie muszę. Nie muszę poflirtować sobie z kimś, żeby poczuć się lepiej i pomyśleć, że jestem jednak atrakcyjna. Nie muszę tego, bo jestem zaakceptowana, mam ojca w niebie. Stoję tutaj przed wami, tak jak nigdy w życiu nie stanęłabym. Jeszcze te 18 lat temu nie stanęłabym tutaj i nie powiedziałabym tego, ponieważ wtedy byłam skrępowana, zupełnie związana opiniami innych ludzi. Zabiegałam o ich względy. Wydawało mi się, że jestem tyle warta, ile przyciągam czyjeś uwagi. Ale dzisiaj robię to tylko i wyłącznie z tego powodu, że sama poznałam tego świętego Boga, który jest dotykalny i żywy. Narodziłam się na nowo i chcę, żebyście wy też tak mieli. Kto pragnie, ten może przyjść do Jezusa Chrystusa i otrzyma życie. Otrzyma życie. Otrzyma życie. Możesz mieć dzisiaj jeszcze życie, jeśli ukorzysz się przed wiecznym, potężnym Bogiem, który cię stworzył. Który cię stworzył. Tak, stworzył cię Bóg do relacji ze sobą. I oddał za ciebie życie. Możesz być cynikiem, możesz to lekceważyć, ale kiedyś staniesz przed Nim i On cię zapyta, co zrobiłeś z ofiarą Jezusa Chrystusa. Wyciągnąłem do ciebie rękę, dałem ci ratunek z twojego marnego życia, z twojego udawania. Chciałam cię wyzwolić. I co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? Co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? Nie obchodzi mnie. Ten, który ma uszy, usłyszy. Amen.